Cześć, siemano moi mili. Standardowo, kochany krok. Miał być w poniedziałek, aczkolwiek no muszę wam przyznać, że po pracy... No przez poniedziałek, wtorek tak byłem troszeczkę padnięty. Miałem taki poniedziałek, wtorek bardzo zły, że człowiekowi naprawdę nic się nie chciało. Naprawdę cieszę się, że ustawiłem sobie ten taki limit dwóch odcinków na tydzień. W sensie nie limit maksymalny, ale że tyle powinno być, bo człowiek ma trochę czasu, żeby nawrzucać ewentualnie tych odcinków i jak coś się wypali i nie musi czuć się źle, że czegoś nie zrobił. W każdym bądź razie rozegrałem sobie jeszcze dwa wyścigi, udało mi się wygrać za drugim razem. Nazbierałem sobie troszeczkę kasy, 100 poszło za jeden wyścig. No i postanowiłem, że czemu nie, przetestuję możliwości mojego ekwipunku, bo nigdy w zasadzie tego w kroku nie robiłem, żeby sprawdzić, ile maksymalnie da się kupić rzeczy, nie? Skoro i tak już ma się potąd kasy. No i mniej więcej, jeżeli chcielibyście wiedzieć, to wyskakuje nam komunikat, możemy mieć maksymalnie po 9... O, bardzo was przepraszam, 9 itemach z jednego rodzaju. Jak poprosimy o 9, nawet jak nie mamy kasy, to nam hałaba sałata mówi, że możemy tylko kupić 9 sztuk jednego itemu, nie? Takie jest prawo. Prawo zakazuje mieć więcej, no i musimy tyle mieć, nie? Przez chwilę możecie zobaczyć, gra nam się zbagowała, być może, albo dała nam chwilę czasu na to, żeby przetrawić tą tragiczną informację. No i co, słuchajcie, tym małym wstępem zaczynamy następny odcinek Kroka. No jeszcze, teraz jest czwartek, czwarteczek, czwartunio. Jutro będzie piątek, piąteczek, piątunio. Możliwe, że jutro coś nagram. No muszę się jeszcze z IFSTL-a postarać nagrać, z Kultureca i jeszcze z Pixel Dungeona. Bo też będę jeden fajny materiał dorzucić. Prawdopodobnie mnie ogląda Mości Renegat. Więc Mości Renegacie. Dostałem info, już czytałem. Zostałem, słuchajcie, nominowany do 16 Hot Challenge, pozwolę sobie nazwać. Troszeczkę zabrakło mi teraz pary w gębie. W 72 godziny nie mam szans, żeby się wyrobić ze względu na pracę i ze względu na sam fakt, że troszeczkę... No te 2-3 ostatnie dni były dla mnie dosyć bardzo mocno w dupę. Wczorajszy dzień jeszcze był całkiem fajny i dzisiejszy. Zastanawiam się, czy w ogóle zechcę podnieść tą rękawicę, bo ja rapować nie potrafię ni cholery, słuchajcie. I nie mówiąc o tym, że jeszcze beat bym musiał sobie jakiś ułożyć. Jeżeli się zdecyduję, to weekend, ale nie wcześniej, bo po prostu szans nie ma. W każdym bądź razie dziękuję za nominację mimo wszystko. Bo wybaczę, być może chamsko zabrzmi, wypadałoby po prostu podziękować. No i co, no, jedziemy po prostu dalej, nie? Och, zaspany wam muszę powiedzieć, jakiś jestem. Nie mam bladego pojęcia czemu, chociaż być może jest to spowodowane dlatego, że... Bo będzie, co on powiedział? Co on powiedział? Jeszcze raz. To jest coś... Inventions... nie byłem w stanie przetłumaczyć jednego albo dwóch słówek, także postanowię sobie odpuścić z tłumaczeniem, żeby nie wtopić przypadkiem. Jestem jakiś strasznie, nie tyle co może przemęczony, spać mi się jest po powrocie. Może dlatego, że dosyć długo wracam do domu z pracy. Aczkolwiek muszę wam powiedzieć, że... muszę wam powiedzieć po prostu, że... Mimo wszystko po tej całej, że tak powiem, detoksykacji od internetu, zaczyna się robić coraz ciekawiej. Człowiek ma już czas, żeby... Jeszcze zanim zaczniemy, jeszcze tylko minutka. Człowiek ma czas na to, żeby poczytać sobie No Game No Life. Ja już od miesiąca nie czytałem w ogóle, pomimo tego, że mam 3 tomiki prawie do przeczytania. Musiałbym zaraz sobie policzyć, ale tak mniej więcej mam 3 tomiki do przeczytania, nowiusieńkie. Człowiek tego nie ruszył, nie? Przedwczoraj jeszcze mam u siebie szable w domu, chciałbym się nauczyć szermierki. Niestety u mnie w mieście nigdzie nie ma klubu szermierczego, nie? Ale to nawet jeżeli to można nawet sobie minimalnie potrenować, no to też się znalazł czas. Nie wystarczyło sobie wszystko po prostu z internetu poblokować. Człowiek jest... To jest takie drobne, przez głupią rzeczy, które mogę sobie teraz zrobić. A idzie i jest coraz fajniej, jest naprawdę coraz ciekawiej. No, łączy to wszystko z pracą, no ja mogę powiedzieć, no na chwilowo okres półrubny. Człowiek programuje, ale jeżeli mnie zatrudni na dłużej, to ja jak najbardziej mogę sobie powiedzieć, kurde, jestem szczęśliwym człowiekiem. Jestem naprawdę bardzo z siebie zadowolony. Dobra, słuchajcie, jedziemy z następnymi tutaj zadaniami. Szybko, kulgo bossów udomowił jakiegoś tutaj zwierzaczka. Ale chyba został, porwany przez Unga Bugas. Mniej więcej tak nie zdążyłem na szybko zrozumieć, o co chodzi, ale mamy mamota znaleźć niejakiego. Zwierzaczek został porwany.
przez Uga Buga, Uga Dantiniosów. A może uciekł on, słuchajcie, musimy tego słonika, jak widać, dorwać. Człowiek już instynktownie się rozgląda, czy gdzieś mógłby ewentualnie pójść. A co to jest do jasnej cholery? Dobra, rozumiem, że ich rozwalić się niestety nie da, to najwyżej mogę ich wszystkich tutaj punktować po kolei. W razie czego, jakbyśmy mogli spaść. Trzeba się tutaj rozglądać, czy gdzieś w pobliżu nie znalazłyby się ewentualnie... Wiecie, o co chodzi, te całokolorowe diamenty. Łoma, laulo, uga, buga! Damn it! Dobra, wtopiłem. Troszeczkę wtopiłem. Za bardzo się rozglądałem po sobie. Muszę wam powiedzieć, że jeszcze ogólnie człowiek powinien zainteresować się ergonomią swojej pracy, bo cokolwiek wytłumaczono mi to na BHP. Ale wypadałoby po prostu nawet tego o tym wszystkim dowiedzieć się więcej. Na chwili obecnej pracuję jako programista. Młodszy programista, nie jestem słuchajcie, żadnym koksem. W rzeczywistości ja jestem laberem, jeżeli chodzi o programowanie i... Człowiek się uczy, że pomimo tego, że siedział na studiach, to ile jeszcze trzeba pracy nad sobą włożyć, żeby to wszystko wyglądało w porządku. Zwłaszcza, że ja wcale pilnym studentem także nie byłem. Ale... do czego mniej więcej zmierzam? Bo to wiadomo, to jest praca siedząca, człowiek siedzi w rzeczywistości godzinę, ma 5 czy prawo do 5 minut przerwy. To jest, słuchajcie, bardzo fajne, bo po prostu całe ciało, wszystko odpoczywa. Ale mimo wszystko, jak tak przez lata się siedzi w złej pozycji, to tak kawałek po kawałku, niczym kropla, która drąży skałę, ale kręgosłup, a to inne części ciała dostają po dupie. I efekt później jest taki, że kręgosłup cię napieprza po latach, jak głupi, schylać się ciężko, reumatyzm, nie reumatyzm, znaczy nie wiem, nawet czy powiedziawszy czym jest reumatyzm, ale w każdym bądź razie inne tego typu choroby stawów, jest stawów kości, może nie tyle, ale wiecie to, o co chodzi, nie? Całe części naszego ciała obrywają i to się na starość wychodzi. Nawet się taką małą rozkminę trochę leżałem gdzieś na łóżku, się tak zaczęłam na to wszystkim zastanawiać. Jakby nie patrzeć, to ludzie właśnie, być może, to jest tylko mój osobisty punkt widzenia, ale wydaje mi się, że to, dlaczego między innymi ludzie tak być może szybciej umierają, to jest samo to, że być może nawet jak przestrzegamy pewnej ergonomii pracy, to nie mamy pieniędzy na przykład na to, żeby tą właściwą ergonomię sobie załatwić, nie? Albo chociażby zębami na przykład, wyobraźcie sobie teraz, nie? Że psuje wam się zęb, to jest normalna rzecz, która jednak spotyka tą większą część z nas. No i ze względu na to całe unerwienie zęba, no na napieprzanie miłosiernie, nie? I jak nie idziemy do dentysty, nie załatwiamy tego bardzo szybko, no to pozostaje ratować się z bólu po prostu środkami typu ketonal. Albo innymi takimi bardzo mocnymi tabletkami, które co prawda bardzo posłuchacie, to pomaga, to naprawdę pomaga na ból zęba. Ale jak wątroba potem dostaje, to jest tragedia. Jak to dostaje wątroba, to tak po czasie dostaje później cała reszta organizmu, nie? Dostaje cała reszta organizmu, dostają inne ważne organy człowieka i w ten sposób tak... Troszeczkę, bo po troszeczku, ale dzień po dniu to się zaczyna zbierać, nie? I efekt tego końcowy jest taki, że mamy niewydolność niektórych elementów organizmu i szybciej wybieramy się spotkać z Panem Bogiem za po drugiej stronie granicy transkontynentalnej zwanej Nieboziemia. Ale szczęście, słuchacie, żebym szczęście tutaj wyrobił, prawda? Więc taka delikatna rozkmina mi na dzisiaj wzięła w kwestii tego przede wszystkim, że człowiek powinien jak bądź co bądź jak najbardziej dbać o siebie, żeby jak najmniej tych tabletek i tego całego innego przysłowiowego gówna po prostu w siebie ładować, no bo to wiadomo, że to szkodzi jak najbardziej na naszemu życiu, przynajmniej życiu, zdrowiu, nie? Czyli podsumowując, nawet jeżeli... Inaczej, a nawet to powiem inaczej. Raz, myć oczywiście zęby, no to przede wszystkim, no, żeby pokazać się z dziurawymi zębami, to wstyd na mieście, prawda? To jest primo. Sekundo, przede wszystkim, myć zęby, bo nie będzie was napieprzać i nie będziecie wściekli niesamowicie, gdy przyjdzie to do czego, będzie dziura w zębie, a to jest ból, no nie niemiłosierny. Najgorzej jak zaczyna, słuchajcie, nie tyle co pulsować, a on zaczyna
nie pamiętam, jak się to słowo nazywa, ale cały ból przenosi się na resztę, wyobraźcie sobie, że boli tylko was jeden ząb, tak przez dwa dni. A trzeciego dnia boli was prawa połowa szczęki. Czwartego już cała was prawa część szczęki boli, nie? O, wszystko dlatego, że ból zaczyna promieniować i jest on tak silny, że on przenosi się na inne partie ciała. Już macie naprawdę wszystkiego dość. To jest już ten etap, gdzie zrobicie absolutnie wszystko, aby tylko i wyłącznie móc tego bólu się pozbyć, nie? Nie potrzebujemy na razie serca, więc nie będę tutaj kozaczył na razie. Po prostu zbierzmy wszystkie możliwe tutaj elementy, jakie są, czyli diamenty. A po trzecie już, jeżeli nie ból, słuchajcie, to pożyjemy dzięki temu dłużej. Jak najdłużej żyć, to jest jednak, słuchajcie, bardzo piękna myśl, bo no kurde, przeczytaj sobie kolejną nowelkę, nowgame live, być może Sword Art Online, zagrać sobie w nową grę, poczekać, aż ktoś zmodyfikuje kroka, być może to będę ja, aż mnie w końcu chwyci, być może, nie wiem, czy bym się w ogóle dostał do kodu źródłowego. Poczekać na IFSCL, no cała masa, słuchajcie, bardzo pięknych rzeczy, do których trzeba czekać, nie? Umieranie jest pasem. Jeżeli ktoś mówi, słuchajcie, na coś trzeba umrzeć, to kopnąć go tylko w dupę i pokazać mu te piękne rzeczy. Ludzie po prostu nie wiedzą, co jest piękne. Chociaż no, nie ma też, słuchajcie, co ukrywać, no bo człowiek zaraz rozgaduje, że życie jest piękne i tak dalej, nie? Ale to jest, wszystko zależy od punktu siedzenia, od punktu, na którym, słuchajcie, trzymamy swoje brzydkie cztery litery, bo rozbijając to wszystko na czynniki pierwsze, jeżeli ktoś jest w depresji, to dla niego życie nie będzie piękne. On ma powody, ta osoba ma powody, żeby się smucić, żeby czuć, że jego życie jednak jest do bani, nie? Kwestią jest to, czy on zasmuca się niepotrzebnie, czy próbuje cokolwiek z tym robić, aczkolwiek no wiadomo, jak z depresją jest, czy z osobami naprawdę mającymi problem do smutku, że to nie są rzeczy, etapy, z których tak po prostu się wychodzi, nie? To jest coś, przez co nawet trzeba przejść i to wymaga nieraz czasu, nie? I dużej cierpliwości wymaga, nie? Życie w rzeczywistości jest kolorowe i chociaż ja na przykład lubię troszeczkę życie traktować jako nie jako grę, bo ja, jeżeli ja cokolwiek, słuchajcie, traktuję jako grę, to ja w domyśle mam, że gra ma za zadanie bawić przynajmniej dwie osoby, albo chociaż, no przynajmniej, bawić jedną osobę albo wszystkich graczy na tej zasadzie, że ludzie są zadowoleni z tego, że grają po prostu, nie? Gra ma im sprawiać przyjemność. Jeżeli jednak dochodzi do momentu, gdzie gra zaczyna jakby tu, kurczę, straciłem parę w gębie. Gdzie gra po prostu zaczyna nam się nie podobać, zaczynamy nie lubić gry sprawiającą nam przykrość, to w tym momencie według mnie ona grą nie jest. Bo gra się dla relaksacji, dla zabawy, nigdy dla czegokolwiek innego. I ja troszeczkę mogę powiedzieć, że życie traktuję jako grę. Bo jeżeli uznamy, że istnieje coś takiego jak cel, dajmy na to, że chcemy dobrze zarabiać, albo chcemy założyć sobie rodzinę, chociaż to może być dosyć zły przykład, bo zakładanie rodziny i traktowanie zakładania rodziny jako gry jest, może, wiecie, żeby to się w taki hazard nie przerodziło. No chyba, że nie, hazard zawsze, słuchajcie, jeżeli takie rzeczy chodzi, to hazard jest zły. Chyba, że zakładamy na przykład, że reszta członków rodziny też ma być happy. To wtedy jak najbardziej możemy, nie? Zgubiłem przez chwilę wątek. Z jakim wnioskiem chciałem wyjść? Ale w każdym... O, już wiem. W każdym razie, jeżeli potraktujemy jakiś cel życiowy jako właśnie taki cel gry oraz potraktujemy zasadę do zdobycia tej gry, na przykład, że chcemy coś zrobić w 2-3 lata, albo że chcemy osiągnąć dany cel, robiąc tylko to i to, to jednak jakby nie patrzeć, to się zamienia grę w grę. Bo każda gra, żeby być grą, musi mieć zasady i musi mieć cel. I warunek wygrany, jeżeli spełnia te trzy rzeczy, to jest w rzeczywistości, to może to jak najbardziej traktować jako gra. Ja wiem, sporo mi przyszło przez tą naukę NLF, a ja niestety muszę powiedzieć, bardzo, chociaż to narzekam, ale bardzo mi się ono spodobało. Czy ja mogę po tej linijce przejść, czy to będzie dla mnie zgubne? Nie będę próbował, ile ja mam diamentów. Wystarczy jeszcze jeden, dobra. Nie ma sensu, słuchajcie, kombinować tutaj na zbyt wielką rękę, nie?
Aczkolwiek taki pomysł idei, przedstawiający, że można po prostu potraktować życie jako grę i spróbować jak najbardziej się przy tym bawić, uważam za całkiem interesujący, nie? A przynajmniej interesujący, a ciekawy. Interesujący, ciekawy to jest jedno i to samo. Przyjemny, może przyjemny, nie? Oczywiście przy założeniach, że gra jedyne co ma robić, to relaksować i w zasadzie sprawiać przyjemność. Dobra. Trochę mi się to kojarzy znowu z postera z jedynki. Nie, to było groźne. To było nawet więcej niż groźne, to było szaleńcze. To była szalona próba podjęcia samobójstwa. Nie w tym miejscu. Czy mi się wydaje, czy gra trochę zaczęła dostawać po dupie? Nie! Nie! Ten! Kurde jego pie... O. Użyję innego sformułowania. Ty dzbanie! Ty dzbanie cholerny! Nie no, dlaczego ta gra nie posiada, no... Posiada tak słaby cień. W jedynce można było się tak pięknie wzorować. No i co? No i dupa. O nie, spaszą on mnie, psie. Psie syny. Przez chwilę bym obraził psy. A to naprawdę bardzo fajne stworzonka. No cóż, będzie trzeba, słuchajcie, zebrać to poza nagranie. No nie ma innego wyboru, bo nie będę wam pokazywał kilku rzeczy tego samego. Staram się generalnie tego unikać, no bo wiadomo, że nie chodzi o to, żeby też pokazywać 6 razy to samo. Nie wiem, próbować wycisnąć z kamienia wodę. A pokazać jak najwięcej nowych rzeczy, prawda? I funkcjonalności danej gry. Och, cyk. Cyk, jeszcze będę musiał IFSL-a nagrać. Ktoś dorzucił, słuchajcie, komentarz. Już nie przypomnę sobie kto. Że podobno zmiana tych strojów... Zaraz zobaczę, co jest na górze. Zmiana tych całych strojów skutkuje, słuchajcie, tym, że Aelita nie może... strzelać i może jedynie unikać. To którą ja drogę mam wybrać? Tamta wygląda jak wykokszona, żeby coś zebrać, a... Dobra, to jest chyba bonus, żeby móc... Tak, ukryte pole, żeby móc zebrać całego fulla i wmasterować te pomieszczenie. Jeżeli chodzi przynajmniej o diamenty, o pieniążki. A tutaj idziemy, żeby zakończyć grę. W ten sposób to sobie rozwiązujemy. Osobiście wam powiem, że nie mam pojęcia, o której... Znaczy, nie mam pojęcia. Mogę szacować, o której pojawi się ten odcinek. Mamy 19:55. No, zaczniemy jeszcze kawałek sobie, słuchajcie, następnej mapy. Bo jeszcze mamy 4 minuty mniej więcej. Może nawet 6, bo zacząłem tak z trochę przykręconego, słuchajcie, licznika. To tak jak... Rzucę na montaż 2 godziny, to się mi ponad obrabia, słuchajcie, ponad 2 godziny. To program mi mieli. Ten krok dwójka to odcinek jednak ze 2 GB zajmuje po przetworzeniu i jeszcze przed przetworzeniem. To troszeczkę jednak daje, nie? To troszeczkę później te odcinki wchodzą. Ale to już jest kwestia, słuchajcie, czysto techniczna, nie? Dzięki krok, nie ma problemu. O cóż, pozostaje nam tylko tak naprawdę tutaj, jeżeli chodzi o tą mapkę, zrobić fulla i tyle, nie? W przyszłości, dobra. Boss? Boss! Ogarniemy bossa. Troszeczkę hajsiwa nam wpadnie. Generalnie jakoś bossów mam ochotę zostawić na samym koniec. Ale w sumie na 4, więc... Gobo usłyszał dziwne... noise, to jest hałas. No hałas, może dziwne hałasy dobiegające z lasu. Kurde, roślinożerne paskudztwa nam się jeszcze trafiły. Kurczę, powiem wam teraz, że cały czas jednak gramy i napotykamy nowych wrogów, to jest to... jest to takie odświeżające. Ja bym zaczynał grać od początku po prostu w tą grę. Chociaż część potworów nie występujących nigdzie indziej przecież też była w kroku jedynce. Przypominamy, słuchajcie, sobie pieska.
który tylko istniał w sektorach lodowych. Była również mumia istniejąca tylko w pustyni. Czy było coś jeszcze? Ewentualnie były te standardowe potwory typu właśnie te Dantiniosy ewentualne oraz strzelające. Strzelające trafiały się absolutnie wszędzie. To była, można powiedzieć, podstawa. Całkiem ciekawa podstawa. Ale jak bądź co bądź, ta gra nie miała powtarzających się, takiej dużej liczby powtarzających się potworów, nie? A tak zawsze w ten sposób chyba o tej grze myślałem, co trzeba by powiedzieć jest błędne. Człowiek cały czas analizuje i uczy się czegoś nowego w grach. To jest fajne. To jest autentycznie fajne. Dobra. I dobra, nie, miałem nadzieję, że może jeszcze uda mi się oszukać trochę grę. Ale w ten sposób to nie zadziałało. Dobra. Kurczę. Trzeba powiedzieć, że samo dotarcie do naszego bossa jest długie. Na tej zasadzie, że trzeba troszeczkę odległości do niego przebyć. Powinniśmy się już zbliżać, bo z tego co pamiętam, chyba połowa diamentów jest za pokonanie bossa, druga połowa jest natomiast za dotarcie do niego. Ale mogę się mylić. Najwyżej stracę, słuchajcie. Nie chcę osobiście w tej chwili marnować zbyt być może dużo czasu tak podświadomie, bo jednak ta świadomość 4 minut, 3 dobija. Nie dobija, a przeszkadza. Pomocy, Gobo został uwięziony wewnątrz Venusa. Staczaj kamulce po rampie, a Gobos będzie mógł się wydostać. Dobra, pamiętam tą maskę. Musimy tu uważać, bo ten, jak widzicie, ta wielka roślinka, możemy sobie ją nazwać, nazwijmy ją Bob, choć nazywa się Venus. Dosyć się mi mackami wali, więc to co trzeba zrobić, to w odpowiedniej chwili, na przykład teraz chyba, trzeba przygwozić jej tutaj cały kamulec, żeby do tego pyska jej wpadło i przy okazji trochę mieć ona ostrożności. Aha, tu musimy wyjść. O, dobra, Gobosa już wypuścił. Kurde, może go my musimy wziąć? Tak, będę go bossa, słuchajcie, musimy wziąć. Musimy uważać tutaj mniej więcej na życia. Z tej strony nie wygląda to, żeby się zasłaniał. Skurczybyk, dobra. Okej, dobra, rozumiem. Żeby móc załatwić tego bossa, znaczy przede wszystkim musimy brać tych gobosów, bo wtedy traci swoje życie, nie? Dobra, powinno pójść, słuchajcie, całkiem dobra, myślałem, że pójdzie jeszcze żwawo. Ile my tu mamy? 4 punkty życia. No, boss myślę, że na pewno jest łatwiejszy niż ten pierwszy, z którym się tutaj tukliśmy. Weźmy od razu na rampę sobie, wskoczmy, żeby być bezpieczniejszym. Oho! Już myślałem, że robaczek sam siebie załatwi. I skasuje. Wiecie co? Kurde, prawie. To coś, co teraz pod ziemią się tak toczy, strasznie kojarzy mi się... strasznie mi się kojarzy w jedynce z taką jakimś stworzonkiem, które też pod ziemią bardzo mocno kopało. Kurde, ale ta końcówka będzie troszeczkę dudnawa. Bo mi brakuje języka w gębie, no już. Oho! No! Kurde jego mać, patrzcie jakie to bate bydle. Niech jeszcze raz przybije. Jest to dosyć problematyczne, żeby teraz załatwić. Jeszcze chwila. O! Udało się! Załatwione na amen! Venusa już nie ma! Czy jak on może Bob Venus nazywać? Dzięki, Grok! Uratowałeś ich! No to słuchajcie. Ile nam tutaj jeszcze map zostało, żeby móc ukończyć ten tier?
Tu mamy, tu jest gotowe, ale nie wymasterowane na maksa niestety. I zostanie nam jeszcze jedna mapa. Później chyba jeszcze ostateczny boss, bo zawsze powinno być dwóch. Czyli jeszcze jedna mapka nam została. No i wymasterowanie ewentualnie to już poza odcinkiem, no bo jednak maksujemy grę na stówę. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. No to słuchajcie, do następnego. Nie wiem, czy to będzie jutro, czy pojutrze. Aczkolwiek gdzieś w tym tygodniu na pewno jeszcze. Miłego wieczorku.